Ślad węglowy opakowań może przekroczyć nawet ślad węglowy zużytej energii elektrycznej w danej firmie. Zrobienie takiego kroku w postaci zastosowania opakowań bez aluminium, opakowań o zmniejszonym śladzie węglowym, dają nam oszczędności na poziomie do 25%, gdybyśmy dodatkowo jeszcze zastąpili polimery polimerami pochodzenia roślinnego. Wówczas jesteśmy w stanie osiągnąć tak naprawdę oszczędność CO2 na poziomie 75%. No i kiedy spojrzymy na kartony do płynnej żywności, widzimy, że one są opakowaniami przydatnymi do recyklingu właśnie z perspektywy tych nowych, ambitnych wymagań unijnych. W branży spożywczej, w strategii dekarbonizacji przedsiębiorstw, jak ważnym czynnikiem są same opakowania? Dzień dobry Państwu, witam Państwa w programie kanału Spożywcza TV. Program nazywa się Food and Pack. Będziemy rozmawiać o roli opakowań w obniżeniu emisji CO2. Ja się nazywam Wojciech Szalonk, a w studio ze mną są Panowie Krzysztof Starzyk, ekspert w zakresie zarządzania i raportowania emisji gazów cieplarnianych. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pan Patryk Kaczyński, dyrektor zarządzający SIG. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. I pan Łukasz Sosnowski, prezes fundacji ProCarton. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, od pana zaczniemy, bo SIG to globalny producent systemów do nalewania płynnej żywności w aseptyczne opakowania kartonowe, pałcze i bag in box. W ubiegłym roku sprzedaliście ponad 50 miliardów opakowań do ponad 380 klientów na całym świecie. A jako firma przyjęliście ambitny cel redukcji gazów cieplarnianych zgodnie z... Science-based targets, yy, macie osiągnąć zero emisyjności w ujęciu net do 2050 roku. Co konkretnie robicie, żeby przybliżyć ten cel? Ja myślę, że to nie są tylko nasze cele, to są także cele, które przed nami stawiają i konsumenci na końcu, i nasi kontrahenci, a także dystrybutorzy sieci handlowe. Dlatego, ponieważ wszyscy mamy tak naprawdę wspólny cel w tym, w tym, do czego dążymy. My jesteśmy gdzieś na początku tego całego łańcucha i jako producent opakowań przytoczył Pan bardzo wysoką liczbę, która rzeczywiście robi wrażenie. Więc jeżeli spojrzymy sobie na to z punktu widzenia masy samego opakowania, jeżeli robimy kroki w tym, żeby obniżać masę tego opakowania, a ta, takie rzeczy już podjęliśmy, to każda najmniejsza zmiana w postaci nawet kilku gram na, na masie pojedynczej sztuki powoduje to, że mamy... Niesamowite oszczędności z punktu widzenia całej globalnej produkcji, czy to europejskiej, czy spojrzymy na cały świat. Jeżeli przełożymy to dalej, to tak naprawdę obniżenie tej masy i mniejsza ilość produktów, to mniejsza ilość surowca, czyli automatycznie powodujemy to, że kwestia skali ekonomiki dla śladu węglowego i dla mniejszego zanieczyszczenia, bo mniej wprowadzamy tego produktu na rynek jest jak najbardziej korzystna. Drugi aspekt to jest także to, w jaki sposób tą strukturę budujemy tych opakowań. Opakowania do płynnej żywności są znane już od wielu, wielu lat, są na rynku. E, są różne alternatywne rozwiązania w, te, w tym temacie. E, natomiast trzeba tutaj na pewno zwrócić uwagę na to, że jako branża, a przede wszystkim jako też nie jesteśmy w czasie i nie robimy tutaj e, żadnych pochopnych kroków, a jedynie te, które są sprawdzone i które wiemy, że są przetestowane i dają nam gwarancję e, oszczędności. Mam na myśli tutaj dwa, dwa takie kroki, które podjęliśmy. Jedno to jest na pewno kwestia wyjęcia aluminium jako jednej ze struktur z naszych opakowań, a drugi etap to jest tak samo wprowadzenie polimerów, które są wykorzystywane także w opakowaniach, żeby one były pochodzenia roślinnego lub z recyklingu. Także biorąc pod uwagę całość tych działań, które mamy jako możliwości do zastosowania, tak naprawdę mogę powiedzieć tutaj tylko wyłącznie to, że widać, że jest to właściwy ruch we właściwą stronę. A komunka skali, która jest oczekiwana przez naszych klientów, kontrahentów, jak mówiłem, i przez naszych konsumentów daje pewność tego, że rzeczywiście te działania mają sens. A pan Krzysztof jest ekspertem, który wspiera producentów w zakresie zarządzania i raportowania emisji dwutlenku węgla. Pana chciałem zapytać o ślad węglowy, o to, czy z punktu widzenia firmy i produktów tej firmy, to to jest takie, jak to się ładnie mówi, nice to have. Dobrze to mieć Dobrze to wygląda pr -owo. czy to jest rzeczywiście już element ekonomii i budowania przewagi konkurencyjnej wobec konkurentów? Niektóre y y firmy podchodzą do tego, że, że dobrze to mieć, ale jeżeli nie czynią kolejnego kroku, czyli nie zrobią jakiegoś planu redukcji własnych emisji, to, to tej ślad węglowy do niczego się nie przydaje. Więc y raczej to jest konieczność, obecna konieczność, bo, bo, ponieważ. Pewne regulacje Unii Europejskiej już weszły w życie. Dyrektywa CSRD mówi o obowiązku raportowania niefinansowego czyli pokazywania swojego śladu węglowego firmy i produktów. I to, co pan prezes tu powiedział, firma ZIK nie podjęłaby jakichś działań redukcyjnych i tego net zero do roku 2050, jeżeli by nie obliczyła swojego śladu, swojego śladu węglowego nie tylko swojej organizacji całej, globalnej, ale też wybranych produktów, dlatego taki ślad każda firma bez względu na wielkość zatrudnienia, obroty roczne powinna sobie obliczyć, ale obliczyć w sposób taki i przejrzysty i wiarygodny. Według GHG protokol są tam trzy zakresy, do, według którego oblicza się ślad węglowy każdej organizacji I, i żeby ten ślad węglowy był wiarygodny powinien być ujęty też zakres trzeci, który w wielu przypadkach i branży spożywczej, o której mówimy, jest kluczowy, bo często jest tak, że emisje z tego zakresu trzeciego, czyli zakupione surowce, transport tych surowców, odpady, dystrybucja, zatrudnienie, dojazdy, podróże służbowe mogą stanowić nawet 90% śladu węglowego całościowego. Więc jeżeli tego emisji z tego zakresu nie uwzględnimy, to ten ślad węglowy każdej organizacji nie będzie wiarygodny. Pod względem wielkości produkcji mleka i jego przetworów polska branża mleczarska jest znaczącym graczem w skali Europy. No i oczywiście stoi przed nim wyzwanie, jakim jest dekarbonizacja. Czy może Pan nam powiedzieć, jakie emisje w branży mleczarskiej najbardziej odpowiadają za ślad węglowy i czy opakowania są tutaj istotnym czynnikiem? Akurat mam pewne doświadczenia we współpracy z kilkoma dużymi producentami przetworów mlecznych w Polsce, pomagając im w obliczaniu śladu węglowego i zakładów produkcyjnych i produktów, I, i mogłoby się wydawać, że takim dominującym źródłem emisji w zakładach mleczarskich to powinno być zużycie energii elektrycznej, czy gazu, czy paliw do różnych pojazdów, ale według tych moich doświadczeń. Dominującym źródłem emisji to są zakupione surowce, czyli mleko i powiedzmy serwatka, ale y, okazuje się, że opakowania w tym, w tym śladzie węglowym to mogą mieć nawet drugą czy trzecią pozycję. Czyli mogą, ślad węglowy opakowań może przekroczyć nawet ślad węglowy zużytej energii elektrycznej w danej firmie. To pokazuje, jak ważne jest dbałość o ślad węglowy tych opakowań, które firma mleczarska kupuje, jak ważna jest współpraca z firmami, które te opakowania dostarczają i jak ważna jest też kontrola i, 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 i komunikacja pomiędzy firmami, które dostarczają opakowania, żeby im zwracać uwagę na to, że ślad węglowy tych opakowań powinien być coraz niższy. A my jesteśmy w stanie tak określić te opakowania, to jaką część tych, za, za, za jaką część tego śladu węglowego opowiada, odpowiadają? Tak procentowo nie wiem. Powiem tak. Jeżeli i, i, ślad węglowy mleka zakupionego i serwatki jest to powiedzmy 90% całkowitego śladu węglowego każdego zakładu mleczarskiego, to ślad węglowy opakowań to jest około 2 do 5%. W branży spożywczej, w strategii dekarbonizacji przedsiębiorstw, jak ważnym czynnikiem są same opakowania? Należy podkreślić, że opakowania w branży spożywczej mają dość znaczący udział w całkowitym śladzie węglowym firmy, każdej firmy, ponieważ czy branża mleczarska, czy inna, stosuje różnego rodzaju opakowania, gdzie jest, są zawarte i plastik, i aluminium, i, i folia, i ewentualnie szkło, czy metal. Więc, jeżeli przeliczymy roczne zużycie tych opakowań na przetworzenie setek milionów, na przykład litrów mleka, na określone produkty. To, jak wspomniałem we wcześniejszej swojej wypowiedzi, ślad węglowy opakowań może stanowić nawet drugą, trzecią czy czwartą pozycję na liście śladu węglowego całej firmy. I, i, I często może nawet przekraczać ślad węglowy emisji zużytej energii elektrycznej. To pokazuje, jak ta branża jest specyficzna i jak, jak ważna jest kontrola śladu węglowego opakowań. Pan dyrektor wcześniej wspominał o opakowaniach kartonowych SIG bez tej warstwy aluminium. Słyszymy, że to jest bardzo potrzebne, nie tylko bardzo potrzebne, ale, ale chętnie firmy chętnie korzystają z tego produktu. To co zastąpiło to aluminium? Co jest substytutem wcześniejszego materiału? Jeżeli chodzi o strukturę opakowania, to tak naprawdę wyjęcie bariery aluminiowej zostało zastąpione zastąpieniem tego barierą poliamidową, którą żeśmy wprowadzili do opakowania. I tutaj trzeba powiedzieć sobie też, że nie tylko, bo to nie jest tak, że to jest jeden do jednego. To także doprowadziło do tego, że ilość samego papieru, który jest w opakowaniu, ona także uległo wzrostowi. To z kolei jest połączone z celami, które postawiliśmy sobie jako SEG wewnętrznie, a mianowicie do roku 2025, więc już całkiem blisko, dostarczanie opakowań, które posiadają ponad 85% papierów w sobie, a do 2030 roku opakowań, które posiadają 90% i więcej samego papieru. Także jak widać, nie jest to tylko i wyłącznie sama kwestia wyjęcia bariery, ale także zwiększenie udziału już samego papieru w tym wszystkim. Co dalej idzie tak naprawdę? Co daje taki krok? Bo, bo tutaj o tym rozmawiamy. Słyszeliśmy, że, że ślad węglowy jest ważny, że te opakowania rzeczywiście mają znaczenie w tym, co się dzieje w zakładach produkcyjnych. To też musimy sobie powiedzieć tak naprawdę, że zrobienie takiego kroku w postaci zastosowania opakowań bez aluminium, opakowań o zmniejszonym śladzie węglowym, dają nam oszczędności na poziomie do 25%, jeśli tylko zdejmiemy we warstwę aluminiową. Natomiast w momencie, gdybyśmy dodatkowo jeszcze zastąpili polimery polimerami pochodzenia roślinnego, wówczas jesteśmy w stanie osiągnąć tak naprawdę oszczędność CO2 na poziomie 75%. Także są to znowu dosyć duże wartości, które osiągamy tak naprawdę poprzez to, w jaki sposób pracujemy nad tym produktem. Żeby pokazać jakby kompleksowość podejścia naszej firmy do tego tematu. Należy też zwrócić uwagę na to, że ślad węglowy to jest cykl życia całego produktu, tak naprawdę on też tutaj ma znaczenie. I na pewno mogę powiedzieć to, że my nawet patrzymy na to, żeby energia, którą wykorzystujemy do produkcji tych opakowań, żeby ona także była zielona. Czyli mamy y, cały park tak naprawdę zabudowany panelami fotowoltaicznymi, tak żeby cała produkcja z fabryki była realizowana tylko i wyłącznie w oparciu o zieloną energię. Co dodatkowo tak naprawdę podnosi nam efektywność y, redukcji śladu węglowego. Panie Prezesie, ja rozumiem, że chodzi o dostosowanie się do wymagań rozporządzenia unijnego PPWR, czyli w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Czy Pan może nam przypomnieć, jakie wymagania to rozporządzenie stawia wobec producentów i całego biznesu, jeśli chodzi o recykling opakowań? Tak, bardzo dziękuję za to pytanie. No, gospodarka odpadami jest bardzo istotną częścią tej szerszej polityki środowiskowej ukierunkowanej na, na redukcję emisji. My jako fundacja ProKarton, czyli fundacja założona przez producentów kartonów do płynnej żywności, uczestniczyliśmy w pracach nad tym nowym unijnym rozporządzeniem. To jest wyzwanie, to jest wyzwanie, któremu biznes musi sprostać, ale wyzwanie niezbędne, żeby dostosować właśnie wymagania opakowaniowe do, do tych szerszych celów środowiskowych. No i tutaj, tak jak Pan już wspomniał, recykling czy recyklingowalność to są bardzo ważne elementy tych polityk, i one właśnie w tym unijnym rozporządzeniu. Zostaną, zostają wprowadzone na bardzo wysokim poziomie. To jest rzeczywiście duży poziom ambicji. Poziom ambicji, który wiąże się, przytaczając taką podstawową liczbę, wiąże się z obowiązkiem recyklingu skali w 2035 roku na poziomie 55%. Recykling skali, czyli nie... Recykling po prostu deklarowany przez, przez producentów, ale recykling potwierdzony na faktach, potwierdzony tym, że, że mamy moce recyklingowe do przetworzenia konkretnych rodzajów opakowań, oraz to, że te opakowania będą miały szansę techniczną oraz regulacyjną trafić do, do procesu recyklingu. Właśnie dlatego mówimy o odpowiedniej skali. Recykling i powiedziałem wcześniej o recyklowalności. To jest takie nowe pojęcie, które. Um, ona zawiera w sobie kilka elementów, bo tak jak powiedziałem, nie chodzi wyłącznie o deklarację tego, że opakowanie jest przydatne do recyklingu. Tutaj mówimy o tym, że opakowanie będzie musiało podlegać systemowi zbiórki, który rzeczywiście pozwoli na zebranie danego rodzaju opakowań. Później system będzie musiał udowadniać, że etap sortowania to jest etap, w którym zarówno technologicznie, jak i regulacyjnie jesteśmy przygotowani do tego, żeby dany rodzaj opakowania był wysortowywany w sortowniach. No i to, co już powiedziałem, efektywny, rzeczywisty recykling w oparciu o konkretne moce recyklingowe. No i kiedy spojrzymy na kartony do płynnej żywności, widzimy, że one są opakowaniami przydatnymi do recyklingu, właśnie z perspektywy tych nowych, ambitnych wymagań unijnych. Mamy, zarówno w, patrząc z perspektywy europejskiej, jak i też z perspektywy polskiej, mamy moce recyklingowe do przetworzenia tego rodzaju opakowań. Mamy moce recyklingowe do przetworzenia wszystkich elementów tego opakowania, bo jak wiemy, jak już była dzisiaj mowa, kartony do płynnej żywności składają się z kilku warstw poszczególnych materiałów. Moce recyklingowe na celulozę, czyli na tę warstwę papierową, już w Polsce działają, a właściwie, jeżeli policzyć te moce, które już w naszym kraju mamy, one będą miały szansę przekroczyć poziom wprowadzenia kartonów do płynnej żywności na, po, na polski rynek. Jeżeli spojrzymy na ten dodatkowy element kartonów, czyli frakcję polietlenu i aluminium, ta frakcja również będzie miała szansę być poddana wydajnemu recyklingowi. Właśnie w tym roku rusza nowa instalacja też w Polsce, właśnie do przetworzenia tych materiałów. Dzięki temu wszystkie elementy, z których się składają kartony do płynnej żywności, będą miały szansę być poddane recyklingowi. No fajnie, ale jest jeszcze czynnik ludzki, to znaczy mamy technologię, mamy system, ale wszystko zależy ostatecznie od determinacji samych konsumentów, czy oni zbiorą i posegregują te, te opakowania. Jak się zmieniają, Pana zdaniem, postawy polskich konsumentów w tej kwestii? No my już od wielu lat jako Fundacja Prokarton Obserwujemy, jak wygląda wiedza i deklaracje na temat tej wiedzy odnośnie selektywnej zbiórki w Polsce. Przypomnę tylko, że kartony do płynnej żywności jako opakowanie wielomateriałowe należy wyrzucać do żółtego pojemnika czyli tego przeznaczonego na tworzywo sztuczne, metal, i właśnie opakowania wielomateriałowe. I kiedy co roku e, realizujemy badanie społeczne na ten temat, e, sprawdzamy, jak wygląda poziom wiedzy Polaków e, na temat selektywnej zbiórki, widzimy, że ona rośnie. W zeszłym roku e, Polacy deklarowali, że 58% z nich prawidłowo Wyrzuca zużyte kartony po mleku czy po sokach do żółtego pojemnika. W tym roku to jest poziom 59. Jeżeli spojrzymy wstecz, to są właściwie z roku na rok wzrosty. Więc można powiedzieć, że trend jest, trend jest pozytywny. No ale wracam do tych wyzwań wynikających z unijnego prawa. One w najbliższych latach będą rosły. No i to rola nasza, nasz jako fundacji prokarton, rola też innych organizacji, decydentów politycznych, żeby edukacja ekologiczna, żeby ona nie, nie zatrzymała się. To musi być praca właściwie z dnia na dzień, żeby konsumenci wiedzieli, w jaki sposób wyrzucać kartony do płynnej żywności, no bo bez tego nie, nie zrealizujemy poziomów recyklingu. Tak jak pan powiedział, recykling właściwie zaczyna się od, od zbiórki, od y, kosza w naszym, w naszym mieszkaniu. Później y, kolejnym etapem jest ten żółty kontener, do którego należy kartony wyrzucać. No i mamy, miejmy nadzieję, że, że te poziomy będą wzrastać, że Polacy będą wiedzieć, przypominam, że do żółtego, nie do niebieskiego na papier, nie do czarnego na zmieszane, tylko właśnie do żółtego pojemnika należy kartony wyrzucać. Ale tak, jeszcze dopytam, a jeśli takie opakowanie trafi do czarnego, to ono już jest dla systemu nie do odzyskania? Czy są sposoby, żeby je stamtąd wyciągać mimo wszystko? No to zależy od, od konkretnej sortowni. Przede wszystkim należy podkreślić, że opakowania wszelkie, to co znajduje się w żółtym opakowaniu, również karton do płynnej żywności, on jest dużo czystszy. Jeżeli porównamy właśnie czystość, jakość tych opakowań z punktu widzenia czystości w czarnym i żółtym pojemniku, to jest to zupełnie inna sytuacja. Więc żółty pojemnik to jest gwarancja, że opakowanie dobrej jakości, dobrej czystości będzie miało szansę później trafić do recyklera i być przetworzone na, na nowe opakowania i produkty. Natomiast jeżeli mówimy o pojemniku czarnym, no tam też ten strumień jest doczyszczany na sortowniach. Jest jakiś niewielki procent zużytych opakowań, ma szansę być wysortowane z tego strumienia i później poddane recyklingowi, no ale to są ilości dużo, dużo niższe. No, i tak jak powiedziałem, nie jest to jakość, której byśmy oczekiwali od materiałów, które do recyklera trafią. Panie Krzysztofie, wymagania rosną, wiedzy nigdy dosyć, to przypomnijmy raz jeszcze, dlaczego powinniśmy unikać aluminium i plastiku w opakowaniach. Tak, żeby zrozumieć ślad węglowy każdego produktu, nie tylko opakowań, to musimy przeanalizować, co wchodzi, co wchodzi w skład tego produktu. I pierwszym takim etapem na, przy obliczaniu śladu węglowego w takim najprostszym cyklu od kołyski do bramy, czyli ślad węglowy tego produktu na magazynie, gotowy do wysyłki, to wszystko zaczyna się od zakupionego surowca najczęściej tego pierwotnego, do tworzenia tego finalnego produktu. I jeżeli spojrzymy na współczynniki emisyjności tych surowców, które są obecnie wykorzystywane do produkcji opakowań kartonowych, to to aluminium ma największy wskaźnik emisyjności. Jest to na poziomie od 5 kg CO2, ekwiwalent na kilogram, w górę. Czyli można powiedzieć, że aluminium ma najwyższy wskaźnik ze wszystkich surowców, które wchodzą do opakowań. Czyli ucieczka alumini od aluminium w opakowaniach, to jest, to jest zdecydowana możliwość redukcji tego śladu węglowego. Kolejnymi składnikami surowcami to jest plastik, karton. One, one mają niższy, ale, ale wszystko też jest na poziomie powyżej 1 kg CO2 ekwiwalent, czyli śladu węglowego na kilogram tego produktu. Im mniej użyjemy aluminium w produkcie, tym będzie niższy ślad węglowy, zdecydowanie wyższy, niższy, przepraszam, tak, bo 5 kg a 1 to to jest ogromna różnica. Więc więc oraz jeżeli do tego jako surowie zastosujemy materiały po recyklingu, to oczywiście on ma obniżony ślad węglowy. Więc jeżeli mówimy o śladzie węglowym produktów, opakowań kartonowych do, do, do mleka, to uciekajmy od aluminium, uciekajmy od plastiku, od folii, od tych wszystkich wysokoemisyjnych produktów. Panie prezesie, w zasadzie mógłbym zapytać o to samo, dlaczego uciekać od aluminium i plastiku, ale chciałbym, żeby pan e, e, powiedział nam, jak ważne jest samo projektowanie opakowań w taki sposób, żeby jakby przed całym tym procesem wpuszczenia ich na rynek, potem ich odzyskiwania po i tak dalej, już ułatwić. Cały, całe osiągnięcie tego, tego celu finalnego lepiej zaprojektowane bez pewnych materiałów opakowania, to jest łatwiejszy też cały proces odzyskiwania surowców, prawda? Jak najbardziej tak. To jest y, dobre podsumowanie tego, o czym mówili tutaj moi przedmówcy, gdzie mówimy o tym, że opakowanie dopłynnie żywności y, jak najbardziej podlega recyklingowi i tutaj w tym obszarze nie mamy żadnych problemów. Y, robimy kolejny krok, czyli zdejmujemy warstwę aluminium, która Pozwala nam obniżyć ten ślad węglowy, tak jak słyszeliśmy, jest to ten taki główny element, który, który jest tu istotny dla całej branży. W momencie, kiedy to, o czym, to już też to, o czym dzisiaj wspominaliśmy, czyli obniżamy masę samego pakowania, czyli w ogóle zmniejszamy ilość tego produktu, to są wszystko działania, które są dla nas istotne jako dla konsumentów, jako dla osób żyjących, chodzących po tej planecie, żeby ten ślad węglowy i żeby nasza czystość i podejście do, do tej planety było jak najbardziej zasadne. Nie powiedzieliśmy sobie jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie o tym, jak długo taki produkt potem ma występować na półce. A to też jest ważne, tak naprawdę, dla nas wszystkich, bo dosyć dużo się mówi na temat tego, jak dużo żywności marnujemy każdego roku. Jesteśmy teraz obecnie w takim etapie konsumpcyjnym, tak? Lubimy kupować, lubimy mieć świeże rzeczy zawsze, żeby jak miały jak najkrótszy termin dostępności, w sensie terminu, że jeszcze możemy z tego skorzystać. Natomiast z punktu widzenia producentów musimy mieć świadomość tego, że naszym wspólnym celem jest to, żeby ta żywność się nie marnowała. Jeśli ona ma się nie marnować, to my tak naprawdę musimy dbać o to, żeby ten cykl ważności produktu na półce był jak najdłuższy. I tutaj mogę się podzielić z Państwem informacją, to jest nowość, którą wprowadzamy w tym roku, a mianowicie opakowania do płynnej żywności w wykonaniu bez aluminium o tym obniżonym śledzie węglowym od przyszłego roku będą tak samo dostępne na potrzeby eksportu. Co jest o tyle istotne, że nasi klienci będą mogli eksportować tak samo opakowania bez aluminium na cały świat z zachowaniem 12-miesięcznego e, cyklu ważności produktu na półce, czyli Shelf-Life'u. E, I to jest moim zdaniem e, drugi milowy krok. Pierwszy to było wprowadzenie te 10-15 lat temu przez nas opakowań bez aluminium. Wyprodukowaliśmy ich obecnie już 3 miliardy. Teraz czas na drugi krok, czyli wchodzimy w etap, kiedy możemy rzeczywiście e, z Europy, z Polski eksportować nasze produkty na świat. Z o wiele niższym śladem węglowym, panie dyrektorze, na gali liderów rynku FMCG i handlu mówiono o tym, że te opakowania kartonowe SIG bez warstwy aluminium biją rekordy popularności, w każdym razie w Europie. Jaka stoi za tym receptura? Opakowanie bez struktury aluminiowej e, charakteryzuje się tym, że mam o wiele więcej papierów w sobie. To jest odpowiedź na cele, które postawiliśmy sobie wewnętrznie jako SED, a one są dwa. Jeden z nich bardzo bliski, bo rok 2025, kiedy powiedzieliśmy sobie, że ilość albo struktury, wartość struktury papieru w całości wyniesie ponad 80%, a drugi cel to rok 2030, czyli też nie tak daleko, kiedy. Właśnie wartość tej struktury papierowej w całości opakowania będzie stanowiła co najmniej 90%. Dlaczego to jest takie ważne? To jest wprost nawiązanie do tego, o czym tutaj mówił mój przedmówca, a mianowicie do śladu węglowego. Zdjęcie struktury aluminiowej w opakowaniu to jest obniżenie śladu węglowego o wartość dochodzącą do poziomu 25%. Drugi krok, który możemy uczynić dalej, to jest z kolei zastąpienie polimerów, które są stosowane w produkcji opakowań, polimerami pochodzenia roślinnego lub polimerami z pochodzenia z recyklingu. Przy zastosowaniu tej drugiej jeszcze możliwości, wówczas osiągamy oszczędność, jeśli chodzi o ślad węgowy, na poziomie 75%. To są duże wartości jeżeli spojrzymy teraz na cały cykl życia produktu, to nawet nasze fabryki są wyposażone w instalacje paneli fotowoltaicznych, po to, by ta energia, która jest produkowana do ich produkcji, także była energią zieloną, tak żeby ten ślad węglowy, który idzie także z samej ich produkcji, także już był jak na najniższym poziomie. Także na pytanie, co stoi za sukcesem? potrzeba naszych klientów, sieci handlowych i nas samych jako konsumentów, bo to my oczekujemy, że na półce będziemy mieli produkt, który będzie miał jak najmniejszy wpływ na, na, na nasze środowisko. A to jest właśnie odpowiedź, jak to zrobić. To jest najprostszy sposób, żeby osiągnąć cele, które stawiają sobie wszyscy biznesowo i przede wszystkim my jako konsumenci, kiedy jesteśmy w sklepie przy półce. To ja mam jeszcze takie pytanie, które no, no aż się narzuca i może przychodzi do głowy takiemu zwykłemu konsumentowi, jak ja. Jak mamy takie opakowanie, i to nie jest tylko do pana dyrektora ewentualnie, jak mamy takie opakowanie, w którym nie ma aluminium, które jest drogie, ale mamy więcej za to papieru, który jest tańszy, ale jest go więcej, to ostatecznie to opakowanie jest tańsze czy droższe od tego wcześniejszego? Powiem tak, właśnie tutaj mamy też do czynienia z pewnym mitem, że mówimy, że to jest koniecznie jest drogie. Trzeba na to spojrzeć w ten sposób, że coś, co mogło kosztować rzeczywiście więcej. Te 10-15 lat temu, kiedy wprowadzaliśmy te opakowania bez aluminium. Na chwilę obecną tak naprawdę nie mówimy już o jakichś takich znaczących różnicach, które są. To nie są różnice, które my odczujemy jako konsument przy półce, jeśli chodzi o wybór produktu, który, który, który możemy dokonać. Więc tak naprawdę dla nas w naszym codziennym życiu to nie jest coś, co byśmy w żaden sposób mogli odczuć. E, ma to znaczenie dla naszych klientów, którzy gdzieś pewnie porównują produkt w postaci e, opakowania kartonowego do płynnej żywności z innymi substratami czy to będzie butelka Pet, czy to będzie butelka szklana. Tutaj na pewno będą patrzyli na, jakie są różnice. Ale wtedy znowu patrzymy na całe spektrum, patrzymy na to, jaka jest tak naprawdę jakiś ślad węglowodanego produktu. Potem patrzymy, jaka jest jego masa, ile jest tego ciężaru do przewiezienia, jakie jest wypełnienie tak naprawdę w transporcie drogowym. I kiedy podliczymy znowu te wszystkie elementy, to nagle się okazuje, że to opakowanie do płynnej żywności już same bez aluminium, tak naprawdę wygląda lepiej niż opakowanie plastikowe dla tego samego formatu, w tej samej pojemności. A jak jeszcze dołączymy do tego aspekt w postaci tego, że mamy wykonanie bez Jesteśmy krok do przodu. I idąc znowu dalej, dlaczego ten krok do przodu jest ważny? Bo to, o czym wspomniał tutaj też przedmówca, wchodzą nowe przepisy dotyczące oczekiwań, dotyczące tak naprawdę obniżania śladu węglowego bycia w jak największym stopniu zgodnym z oczekiwaniami Zielonego Ładu ogólnorozumianego w Unii Europejskiej. I tak naprawdę zastosowanie opakowań do płynnej żywności jest tym krokiem do przodu ucieczką do tego, co się będzie działo. Bo proszę pamiętać, że instalacja w linię technologiczną to nie jest instalacja na rok. To co jest związanie się na kolejne 15, 20, 25 lat z danym produktem. Co z punktu widzenia tego, co się będzie działo przez najbliższe lata w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o oczekiwania stawiane producentom, jest to tak naprawdę najlepsza odpowiedź, która jest na rynku. Pan Patryk Kaczyński, a wcześniej panowie Krzysztof Starzyk i Łukasz Sosnowski. Bardzo pięknie panom dziękuję. To był program dziękuję. Food and Pack w kanale Spożywcza TV. Ja się nazywam Wojciech Szrok. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.